bardzo podoba się sposób twojego prowadzenia, ale są ludzie, którzy po prostu przyglądają się i szukają wpadki. Co ty sądzisz o nich? Jestem przyzwyczajona do tego, wiesz, że jestem poddawana ciągłej ocenie i uważam, że to jest absolutnie niezbędny i stały element mojej pracy. Ja się nie mogę na to obrażać. To znaczy, co więcej, mam wrażenie, że każdy z nas jest poddawany dokładnie takiej samej ocenie, tylko na skalę swoją. W sensie, jeżeli jesteś osobą publiczną, automatycznie liczba osób, które krytykują cię lub którym się coś podoba, jest dużo większa niż u osób, jak my to nazywamy, cywilnych. I uważam, że to jest absolutne prawo widza, absolutne prawo czytelnika do tego, żeby poddawać nas ocenie, bo moment, w którym wychodzimy i decydujemy się na takie, a nie inne życie, taką, a nie inną pracę zawodową, to jest moment, w którym my musimy wiedzieć o tym, że to jest ten moment, na który wyrażamy zgodę na ocenę. Nie da się być osobą znaną, nie da się być osobą publiczną i nie być krytykowaną. Tak się nie da zrobić. Ale u ciebie tego jest bardzo dużo. Tak. Wiesz, tak jakby u ciebie jest to bardzo skrajne. Tak. Bo niektórzy są, wiesz, tak w środku szeregu i zawsze wzbudzają miłe emocje. I tam pojawia się dużo negatywnych komentarzy. Bierzesz się do siebie, analizujesz, jaki ty masz... W ogóle. Powiem ci szczerze, to też pamiętaj o tym, że krytyka w ten sposób wypowiadana jest pewnego rodzaju darmowymi badaniami fokusowymi. To jest tak, że jeżeli po moim wejściu do Dzień Dobry pojawiło się bardzo dużo sygnałów, na przykład o tym, że nie podoba się ludziom mój głos, ja się na to nie obrażam, tylko zapisuję się do logopedy, do którego chodzę, pracuję, słyszysz już różnicę i ja za pół roku będę miał ustawiony głos, ale to właśnie dlatego, że słucham tego, co ludzie mówią, ale nie analizując każdego komentarza osobno, bo ich nie czytam, bo nie mam kiedy, szczerze mówiąc. I to jest tak, że głęboko wierzę w to, że mądra osoba jest w stanie wyciągnąć dobre rzeczy, nawet ze złych rzeczy, które słyszy.